Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym dzięki przyznanym funduszom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowało i uczestniczyło w następujących imprezach. Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy KGW przekazało voucher na udział w Biesiadzie pod Lasem. Otrzymaliśmy wyróżnienie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego. Przeprowadziliśmy wywiad z wydawnictwem Moja Wieś. Nawiązaliśmy współpracę. W tokarni udział w imprezie Smaki Dzieciństwa. Wystawiliśmy rurki z kremem z topinamburu. Również w tokarni Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów otrzymaliśmy wyróżnienie za topinambur kiszony i konserwowy. Braliśmy udział w posiedzeniu Rady Powiatowej SIR. Braliśmy udział również w Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko, pikniku rodzinnym. Nasze koło częstowało różyczkami z ciasta naleśnikowego. Udział w festynie rodzinnym organizowanym przez Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Udział w pifniku promującym wieprzowinę w Pińczowie pod nazwą Wieprzowina Smaczna dla Każdego. Mieliśmy wizytę Szkoły Językowej Global ze Skarżyska Kamiennej. Zorganizowaliśmy piknik pod lasem urozmaicony grami, zabawami oraz prelekcję przedstawiciela policji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Udział w Suchedniowie Święcie Kaszy. Wystawiliśmy stoisko z produktami z topinamburu. Zajęliśmy drugie miejsce. Nagroda za kościelny chlebek z czarcim nadzieniem. 30-lecie Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona w Jarosławcu. Następnie dwudniowe warsztaty zorganizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. Zastosowanie topinamburu w gospodarstwie rolnym. Zupa krem z topinamburu, kotlety i muffinki. Ostrowiec Świętokrzyski, akcja Polska od kuchni. Zakwalifikowani zostaliśmy do etapu wojewódzkiego. Wyróżnienie za zupę krem z topinamburu. Rękodzieło Anieli Śledź. I wybór Miss Wdzięku 45+. Trzecie miejsce zajęła nasza koleżanka Basia Zając. Następnie udział w festynie rodzinnym Kiesz Niedźwiedzi pod nazwą Kiesz się szczepi. Udział w 77. rocznicy Bitwy Partyzanckiej pod Gruszką Lźwikowo. Uroczystości patriotyczne. W tokarni Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Trzecie miejsce za rurki z kremem z nadzieniem z topinamburu. Posiedzenie SIR i Koła Gospodyń, Komisja do Spraw Kobiet i Młodzieży, zorganizowaliśmy piknik. Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich Skarżysko-Kościelne i Kiesz Niedźwiedzi na osiedlu Bór, wieś co zagroda edukacyjna, wykład doktora na temat badań profilaktycznych pod nazwą Moja Zdrowa Miednica. Warsztaty kulinarne prowadzone przez kucharkę z Fundacji Polska Gospodyni. Następną bardzo ważną wizytą w tym roku będzie impreza 50-lecie istnienia naszego Koła Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym, która odbędzie się w listopadzie bieżącego roku. Wszędzie promowaliśmy wyroby kulinarne, folklor i tradycję regionu świętokrzyskiego. Jesteśmy wdzięczni Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za przyznane środki, dzięki którym możemy uczestniczyć we wszystkich imprezach i liczymy na dalszą owocną współpracę.